Stowarzyszenie Oporę na Tak wraz z firmą SFD rozpoczyna akcję Tak dla maseczek. Szyjemy i rozdajemy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Opola. Zamierzamy uszyć około 3000 masek. Będziemy je dystrybuować poprzez rady dzielnic w terminach, które określimy w okolicach Mikołaja. Proszę Państwa, nośmy maseczki. Dbajmy o to, żeby wirus się nie rozprzestrzeniał. Chcemy, aby całe Opole wiedziało, że wirus nie zostanie tak szybko pokonany. On z nami zostanie długo. Maseczki zaczęłam szyć od wiosny, kiedy rozpoczęła się pandemia, bo była akcja potrzebna na naszej dzielnicy. Wiosną chyba uszyłam z 500, teraz uszyłam już 100. Więcej niż 100 już mam do uszycia. Nie jestem zawodową krawcową. Jedna maseczka to mi tak zajmuje 15 minut, ale jak już tak wpadnę w rytm, spokojnie, uszyjemy wszystkie. Szanowni Państwo, akcja Tak dla maseczek. Wiemy, że wirus zostanie z nami dłużej. Wiemy, że to się nie skończy w grudniu, wiemy, że to się nie skończy w styczniu. Nośmy maseczki, przestrzegajmy obostrzeń i nie dajmy się sprowokować ludziom, którzy mówią, że nie ma wirusa. Mamy około 40 różnych wzorów. Maseczki są optymistyczne, kolorowe, takie jakbyśmy chcieli, żeby było nasze życie.